Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 216 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 127. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremne to dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna, dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko. Tyleż daje on i weśnie tym, których miłuje. Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie za młodu zrodzeni Szczęśliwy mąż, który napełnił nimi swój kołczan, nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. W Księdze Hioba, rozdziałach od 12 do 14, Hiob krytykuje swoich przyjaciół za brak zrozumienia, podkreśla bożą wszechmoc i wyraża swoją niewinność, pragnąc bezpośrednio wyjaśnienia od Boga. Na temat swoich cierpień, jednocześnie rozważając ludzką kruchość i nadzieję na Boże miłosierdzie. Wówczas zabrał głos Hiob i rzekł: Prawda, że wy to naród, a z wami już mądrość zaginie. I ja mam rozsądek, jak wy, nie ustępuję wam w niczym. Komu te rzeczy nie znane? Bliźni się ze mnie śmieje, gdy proszę, by Bóg się odezwał, żem czysty i prawy się śmieje. Wzgarda dla ginących, myśli bezpieczny, popchnąć tego, komu nogi się chwieją. Spokojne namioty złoczyńców. Kto gniewa Boga, jest dufny, kto chce za rękę Boga prowadzić. Zapytaj zwierząt, a wskażą ci, i ptaki podniebne pouczą. Zapytaj Ziemi, pouczycie, i opowiedzą ci ryby w morzu. Z nich wszystkich, któreżby nie wiedziało, że ręka Pana to uczyniła. W Jego ręku tchnienie wszystkiego, co żyje, i duch każdego ciała ludzkiego. Czyż to nie ucho ocenia mowę, a podniebienie pokarm kosztuje? U starców tylko byłaby mądrość, a rozum u wiekiem podeszłych? U niego jest mądrość i potęga. On ma radę i rozum. Gdy on coś zburzy, nikt nie odbuduje. Gdy zamknie, nikt nie otworzy. Gdy wody wstrzyma, jest susza. Zwolni je, ziemię spustoszą. U niego zwycięstwo i siła. Oszukany i oszust są w jego ręku. Doradcom każe iść boso, a sędziów wyzuje z rozsądku. Królów pozbawi władzy i sznurem skrępuje ich biodra. Kapłanom każe iść boso, powali największych mocarzy. Głos uzdolnionym odbierze, rozsądku pozbawi i starców, pogardą okryje szlachetnych i pas odepnie mocarzom. Głębinom wydrze tajniki, oświetli odwieczne ciemności, narody pomnoży i wygubi, Rozszerza narody i je prowadzi. Rządcom ziem odbierze rozsądek, po bezdrożach pozwoli im błądzić. Macają w ciemności bez światła, chwieją się jak pijani. To wszystko me oko widziało, słyszało, pojęło me ucho. Co wiecie i ja wiem także, nie ustępuję wam w niczym, lecz ja chcę mówić z Wszechmocnym. Bronić się będę u Boga, bo wy zamyślacie oszustwa, wy wszyscy marni lekarze. Gdybyście chcieli zamilknąć, byłby to znak roztropności. Słuchajcie mego sprzeciwu, na odpowiedź mych warg zważajcie. Czy to dla Boga fałsz mówicie, dla niego mówicie kłamstwo? Czy jego stronę trzymacie? Czy rzecznikami jesteście bożymi? Czy dobrze by było, gdyby was doświadczył? Czy można z niego szydzić, jak z człowieka? Przywoła was do rozsądku, jeśli w ukryciu stronniczo mówicie. Czy majestat nie budzi lęku? Czy nie przejmuje was grozą? Zdaniami z popiołu napominacie, a wasza obrona jest z gliny. Milczcie, niech ja teraz powiem cokolwiek może przyjść na mnie. Unoszę w zębach me ciało, moje życie kładę na dłoni. Choćby mnie zabił, jemu ufam, a drogi moje przed nim obronię. To właśnie będzie dla mnie wybawieniem, bo nieprawy do niego nie dojdzie. Słuchajcie pilnie, mej mowy. Na moje wyjaśnienia uszu nadstawcie. Mam gotową obronę przed sądem, świadom, że jestem niewinny. Kto chce się ze mną prawować, wtedy umilknę i umrę. Uczyń mi tylko dwie rzeczy, a przed obliczem twym kryć się nie będę. Odejmij ode mnie twą rękę i spraw, bym nie bał się Ciebie. Potem zawezwij, a ja odpowiem, lub ja przemówię, a ty mi odpowiesz. Ile mam przewin i grzechów? Ujawnij występki i winy. Czemu chowasz swoje oblicze? Czemu mnie poczytujesz za wroga? Chcesz płoszyć liść gnany wiatrem, prześladować słomę już wyschłą? Gorzkie wyroki na mnie wypisujesz i obwiniasz mnie o grzechy młodości. Nogi zakułeś mi w dyby, dokładnie drogi me śledzisz, ślady stóp moich badasz. Jak próchno się on rozpadnie, niczym ubranie zjedzone przez mole? Człowiek zrodzony z niewiasty dni ma krótkie i niespokojne. Wyrasta i więdnie jak kwiat. Przemija jak cień, co nie trwa. A na takiego masz oko otwarte. Mnie stawiasz przed swoim sądem. Któż czystym uczyni skalane? Nikt zgoła. Skoro dni jego są wyznaczone liczba miesięcy u ciebie, kres wyznaczyłeś im nieprzekraczalny. Odwróć od niego wzrok, niech odpocznie, niech cieszy się dniem najemnika. Drzewo ma jeszcze nadzieję, bo ścięte na nowo wyrasta, świeżych pędów nie braknie. Choć bowiem korzeń zestarzeje się w ziemi, a pień jego w piasku zbutwieje, gdy wodę poczuje, odrasta, wypuszcza gałęzie jak młoda roślina. A człowiek umiera, przepada. Ze świata schodzi człowiek i gdzie jest? Wody z morza znikną i rzeki w przód wyschną doszczętnie, a człowiek umarły nie wstanie. Nie zbudzą się zmarli, póki trwa niebo, ze snu swego się nie ocucą. O, gdybyś w Szeolu mnie schował, ukrył, aż gniew Twój przeminie, czas mi wyznaczył, kiedy mnie wspomnisz. Ale czy zmarły ożyje? Czekałbym przez wszystkie dni mojej służby, aż moja zmiana nadejdzie. Ty byś zawezwał, ja bym ci odpowiedział, zapragnąłbyś dzieła rąk swoich. Gdy teraz kroki moje liczysz, wtedy byś grzech mój puścił w niepamięć, pod pieczęcią byś winę moją trzymał, a moje zło byś wybielił. Góra rozpadnie się w gruzy, i skała zmieni swe miejsce, woda zniszczy kamienie. Fala podmyje glebę i ty nadzieję niweczysz w człowieku. Miażdżysz na zawsze i on odchodzi. Pozbawiasz kształtu, odsyłasz. Czy weczci jego synowie? On nie wie. Czy też wzgardzeni? Już o tym nie myśli. Zadręcza go własne ciało, odczuwa ból swojej duszy. Ewangelii św. Łukasza, rozdział 8, wersety od 1 do 21, Jezus podróżuje, głosząc dobrą nowinę, w towarzystwie dwunastu oraz kilku kobiet, które wspierają Jego działalność. Opowiada przypowieść o siewcy, wyjaśniając uczniom, że różne rodzaje gleby symbolizują różne reakcje ludzi na Słowo Boże. Następnie mówi o świetle, które nie powinno być ukrywane, oraz o prawdziwych krewnych Jezusa, którymi są ci, którzy słuchają i wypełniają Słowo Boże. Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z nim dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów. Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały udzielając ze swego mienia. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do niego, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę, i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną, i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: wam dano poznać wprost tajemnicę królestwa Bożego innym zaś w przypowieściach aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli takie jest znaczenie przypowieści ziarnem jest słowo Boże tymi zaś na drodze są ci którzy słuchają słowa potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy, wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione. Ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. Wtedy przyszli do Niego jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. Lecz on im odpowiedział. Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.